Pan premier o jakichś bajkach mówi, że 5 lat temu Komisję Europejską i Brukselę informował, że Rosja w stosunku do nas będzie prowadziła agresywną politykę energetyczną. No to się pytam, gdzie ten pan premier był, jak zaczęto likwidować polskie górnictwo, jak zaczęto likwidować energetykę konwencjonalną. To teraz się obudził, nie wiedzieli tego? Brałem udział w negocjacjach nad umową społeczną w górnictwie. Strona społeczna cały czas informowała stronę rządową, że doprowadzimy do tego, że w Polsce braknie energii. Dzisiaj wygląda to tak, że kopalnie systematycznie zmniejszają wydobycie, bo energetyka nie odbiera od nas węgla. Pomimo, że informowaliśmy rząd, że jest węgiel zakontraktowany z polskich kopalń, rząd pozwolił w zeszłym roku i na początku tego roku ciągnąć węgiel z Rosji. Teraz Rosja zrobiła coś pięknego, wycofała węgiel z naszego rynku, przekierowała go na Azję. My nie jesteśmy w stanie odbudować w szybkim tempie wydobycia, żebyśmy mogli zabezpieczyć Polskę. No i stoimy nad krawędzią tego, że Polakom wyłączymy energię. I chcecie to wszystko wykrzyczeć tutaj premierowi? Chcemy to wykrzyczeć. Zresztą pan premier tak się świetnie składa, że jest posłem ziemi śląskiej, więc chcemy mu przedstawić swoje problemy. Jak na razie to mam wrażenie, że premier nie do końca mówi prawdę. Często mija się z tą prawdą. Jedyne, czego dotrzymał, to to, że faktycznie Polacy będą za miskę ryby. Jedynie tego słowa dotrzymał. Resztę, co obiecali, nie dotrzymali. I tutaj jesteśmy, żeby za to wstąpić. A jeżeli chodzi o taką sytuację, powiedzmy, chcieliście się wcześniej umówić jakoś z premierem, a on was polał, czy po prostu chcieliśmy wcześniej z premierem? Nie, chcieliśmy z ministrami się spotkać, między innymi odpowiedzialnym ministrem za górnictwo, z panem Pyzikiem. Dwukrotnie takie spotkanie miało się odbyć, było to 2 tygodnie temu w niedzielę mieliśmy pierwsze spotkanie mieć. Drugie spotkanie miało być w środę. Oczywiście pan minister się nie zjawił. Dostaliśmy tylko informację od pana ministra, że jak będzie na Śląsku, to możemy się gdzieś złapać. Nie wiem, za co mam pana ministra łapać. Nie lubię łapać mężczyzn, więc zresztą to trochę by było niekulturalne łapać gdzieś pana ministra. Siedzieliśmy w PGG, czekaliśmy na pana ministra. Też się nie zjawił. Teraz od wczoraj, jak państwo wiecie, trwa 24-godzinne zatrzymanie wysyłki węgla z kopalń. Ale to nie jest element tego protestu. Nie jest element tego protestu, tylko ja chciałbym pokazać całość. My jako górnicy długo wytrzymaliśmy, nie chcemy blokować węgla, bo my zatrzymując węgiel 2-3 dni, okaże się, że Polakom będzie trzeba wyłączyć energię. Nie chcemy tego robić. Tu już nie chodzi o nasze podwyżki, tu chodzi o tych Polaków. Tu chodzi o kraj. Nie chodzi o nasze podwyżki, czy my dostaniemy tak naprawdę nie podwyżki, a zapłacenie za soboty, niedzielę, bo pracujemy teraz za darmo, żeby dać ten węgiel. Tylko tu chodzi o to, co się dzieje w tym kraju. Ja mówię, no dźwigają ceny energii 25% dla obywateli, ale firmy mają o wiele większy wzrost tych cen energii. To wszystko się odbije w naszych towarach. Tak naprawdę dzisiaj, żeby cokolwiek wyprodukować, potrzebna jest energia. No jeśli firmy dostały 200-300% podwyżkę energii, to jakie będą ceny za miesiąc, 2-3? No jak my skończymy? Jak podnieść pana poszukiwanie? Rafał Jedwabny, Polska Grupa Górnicza, sierpień 80. A jeszcze jedno pytanie, bo tu widać sierpień 80, a gdzie pozostałe związki, czy są tutaj? Są tutaj czy... jeszcze koledzy z jedności. Jesteśmy. Pozostałe związki... Wolałbym nie odpowiadać. Posłem ze Śląska! Oszust Wrocławia! Posłem ze Śląska! Oszust Wrocławia! Posłem ze Śląska! Oszust Wrocławia! Poseł ze Śląska! Chcieliśmy zapytać o sytuację w kraju. O to, co się dzieje. O to, co się dzieje. O podwyżki cen energii, o podwyżki cen gazu. Już odpowiadam. A mogę w rękach? Już odpowiadam. Chwileczkę, proszę pytać, tylko czy mogę w rękach, żeby się nie zaszczerował. Ale ja tam zmierzam na tamto spotkanie. Proszę mi dać odpowiedź. Tak, tak. Podwyżki cen gazu 10-krotne przez Gazprom i Rosję. Czy my jesteśmy temu winni? Nie. Panie premierze, czy mogę odpowiedzieć tylko? Jestem, a ja tylko coś panu powiem. Jeśli pan dalej będzie brnął w ten kanał, to ja panu coś powiem. Ja panu coś powiem. Ja pana szanuję i zaraz też panu powiem. Ale dobrze, proszę pozwolić mi skończyć. Od kilku lat wszyscy wiemy, co Rosja zrobi. 10-krotnie Rosja podniosła w ciągu ostatnich paru tygodni, paru miesięcy. Podwyżki cen ETS-u na skutek polityki klimatycznej Unii Europejskiej 4-krotnie w ciągu ostatnich 15 lat. A co Polska z tym robi? Ja odpowiem. Uwaga,
10-krotnie w ciągu ostatnich 4 lat. Panie Rosa, odpowiada panie za to premierze, w 2008 roku. Tusk w 2014 panie roku. Premierze, jedno, jedno, bo teraz próbuję, nie ale nie, próbuję, ja próbuję tylko panu odpowiedzieć, a pan będzie rozmawiał dalej. Będzie nam mówił dalej, co pan sądzi. To, co pan powiedział o podwyżkach gazu, to się pytam, gdzie pan był, jak w zeszłym roku energetyka, która podlega panu, górnictwo, które podlega panu, energetyka nie odebrała milionów ton węgla już z polskich, ale nie, ja skończę, z polskich kopalń, a brała węgiel rosyjski. Wtedy ostrzegaliśmy, że Rosjanie dotowanym węglem będą niszczyć naszą energetykę. Nie zrobiliście nic, ale ja skończę. Pana prezesi z energetyki brali rosyjski węgiel, który niejednokrotnie był droższy od naszego. Nasze kopalnie zeszły z wydobyciem. Mówiliśmy, że Rosjanie wycofają węgiel i podrożeje gaz. Ale nie, ale to niech nam pan powie, gdzie pan wtedy był. Ja teraz powiem. Pozwoliliście na to, żeby energetyka brała rosyjski węgiel. Rosjanie wycofali węgiel i dźwignęli ceny gazu. Przede wszystkim gaz. Otóż nie, proszę odpowiedzieć, gdzie był rząd polski, jak niszczyliście polskie górnictwo, biorąc węgiel rosyjski. Albo nie, ale zadałem pytanie, czy może mi pan odpowiedzieć, jest pan, zarządza pan i polskim górnictwem, i polską energetyką. Jedna i druga spółka jest Skarbu Państwa. Gdzie pan był, jak niszczono polskie górnictwo na życzenie Putina? Jego węgiel żeście spalali, a teraz, jak nie ma węgla, to jesteście zdziwieni. Baltic Pipe, czyli rury z Norwegii, która pozwala... Panie premierze, nie na temat! Panie premierze! Panie premierze, zadajemy pytanie. Zadajemy pytanie. Ja mam pytanie, to zapytał pan o gaz, pytał się, gdzie był rząd polski. Zapytał pan o gaz i o węgiel. Odpowiadam najpierw na gaz. To proszę mi odpowiedzieć, gdzie był rząd polski, jak kilka milionów ton węgla... Szanowny panie? Panie premierze, czy pan rozumie, jak wygląda polskie górnictwo? Ale posłuchajmy. Ktoś mówi, żebyście posłuchali. Pan wie, ile trzeba inwestycji, żeby wydobyć węgiel? W takim razie tak. Jako pierwszy rząd budujemy i zbudujemy do końca przyszłego roku rurę gazową, która... Panie premierze, pan może budować 10 rur. Rury gazowej. Terminal w Świnoujściu do 8 miliardów metrów sześciennych. Drogi panie premierze, my się chyba nie rozumiemy, w dwóch różnych językach rozmawiamy. Pana nakręcili, czy ja nie wiem? No, a czy mógłby pan odpowiedzieć, gdzie był rząd polski, jak żeście wykończyli polskie górnictwo? Że dzisiaj staramy się zrestrukturyzować tak, żeby jednocześnie nie musieć jednocześnie... Panie premierze, doprowadziliście do tego, że płacimy teraz ogromną cenę za waszą politykę. I na koniec chcę powiedzieć jedną rzecz, szanowni państwo. Cieszę się, panie że premierze. W województwie śląskim jest drugi co do poziomu bezrobocia poziom w Polsce, czyli poziom To nie jest wasza zasługa. Panie premierze. Jest bezrobocie według Eurostatu 2,5%. Nigdy w trzeciej Rzeczpospolitej. Panie premierze. Czy odpowie nam pan, gdzie był rząd polski? Gdzie był rząd polski, jak niszczono polskie górnictwo i polską energetykę? Starać dogadać z kierownictwem BGG i kierownictwem. Trzymał pan słowa! Poseł ze Śląska! Oszust Wrocławia! 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 Tu mieliśmy, pan premier dostał proste pytanie. Gdzie rząd polski był, jak kopalnie miały zakontraktowany węgiel, energetyka miała odebrać polski węgiel z polskich kopalń w zeszłym roku, na początku tego roku, gdzie ostrzegaliśmy, że Rosjanie dotują węgiel tylko po to, żeby wykończyć nasze górnictwo, żeby mogli przejąć, narzucić swoje ceny w energetyce. Pan premier nie umiał odpowiedzieć. Nie umiał odpowiedzieć na proste pytanie. Gdzie był polski rząd? Jedna spółka Skarbu Państwa, druga spółka Skarbu Państwa. Z górnictwa nie odbierano węgla, węgiel leżał na zwałach, a ściągano rosyjski węgiel. Kazano nam obniżyć wydobycie, to wydobycie musieliśmy obniżyć, bo już nie mieliśmy gdzie węgla sypać. Dzisiaj się okazuje, że górnicy pracują w soboty, niedzielę za darmo, tylko po to, żeby ratować system energetyczny w tym kraju. Tylko po to, żebyśmy dali parę ton węgla więcej, ale my nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień zwiększyć o 3, 4, 5 milionów ton wydobycie, bo to jest górnictwo. My nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Pan poseł ze Śląska, pan premier, nie umie odpowiedzieć na proste pytanie.
gdzie był, jak jedna spółka Skarbu Państwa wykończała drugą spółkę Skarbu Państwa i doprowadzili do tego, że Polacy dzisiaj płacą 25% więcej za energię indywidualni, bo nie mówię o firmach, które mają po 100-200% wyższe ceny, i że Polacy są skazani na drogi gaz. Nie umiał odpowiedzieć. Powiedział swoje bajeczki, że mamy najniższe bezrobocie na Śląsku. Tak, mamy, bo część ludzi ze Śląska musi wyjechać, bo szuka pracy za granicą. To taką Polskę chcieliśmy? Tak sobie wyobrażamy stawanie z kolan? Ja sobie zupełnie inaczej wyobrażałem. Jedyne słowo, jakie pan premier dotrzymał, to jest tutaj na tym transparencie. Że Polacy mają za miskę ryby. Tego słowa pan premier dotrzymał. Przyszliście tutaj dlaczego? Czego oczekiwaliście po takiej wizycie? Przyszliśmy tutaj, bo tak naprawdę nie chodzi już o górników. My jako górnicy te święta jeszcze przeżyjemy, bo jeszcze wynagrodzenia mamy. Chodzi o tych Polaków, chodzi o emerytów, rencistów, o pracowników, którzy zarabiają po parę groszy, bo to ich te rachunki zabiją. Te rachunki zabiją ich. Chodzi o to, co będzie za 2-3 miesiące, 4, za rok. Za rok tak naprawdę możemy zostać bez energii w tym kraju. Jakie dalsze działania? A nie, to jest tylko taki happening. Chcieliśmy pana premiera przywitać. Chcieliśmy mu przekazać, co nas nurtuje, no ale pan premier nie ma dla nas odpowiedzi. Powiedział pan nam, premier nie ma żadnych odpowiedzi, nie odpowiada na temat amantadyny, wycofania.